Dzisiaj porozmawiamy o manipulacjach politycznych. Zapraszam serdecznie. Pani profesor, co to znaczy manipulacja polityków w mediach? Dla mnie, ponieważ politykiem byłam ostatnio i to bardzo długo, bo byłam 2 razy w Senacie i 1 raz w Sejmie, to jest umiejętność, którą się ćwiczy po to, żeby omamić słuchaczy. A proszę powiedzieć, właśnie jak Pani była i w Senacie, i w Sejmie, była Pani wieloletnim politykiem i nadal zresztą Pani jest. Gdzie zdobywa się właśnie taką umiejętność manipulacji politycznej? Są specjalne szkoły. Wtedy zatraca się samego siebie. Formacja polityczna, która ma dużo pieniędzy, potrafi zorganizować specjalne szkolenia, wręcz daje instrukcje, wręcz szkoli. Z polityków robi często aktorów i tenże polityk, który się na to godzi, wiadomo, że będzie osobą, która będzie manipulowała społeczność czy społeczeństwo. Czy politycy manipulują mediami, społeczeństwem? Jak najbardziej. Jak najbardziej. W tej chwili w ogóle nie rządzą, tylko manipulują tak, aby było według ich korzyści, według ich rozwiązań. Przede wszystkim oszukują nas. Politycy między sobą mają jakieś sprzeczki i później chcą być lepsi od drugich, a to tak wszystko krąży wokół pieniędzy. To jest kwestia jakby, nie wiem, wyboru tego, co się mówi, tak, tego, co się pokazuje. Możemy to określić trochę jako manipulację. Dużo zależy od odbiorców, którzy dają się zmanipulować. Ogólnie polityka w Polsce to jeden wielki burdel. Dużo jest do zmiany na pewno. Co pan sądzi o politykach? Panie, proszę. Te ich kłamstwa tak daleko zaszły, że już nie wiadomo, co by musieli robić, żeby im zaufać. A jeśli patrzymy na naszych polityków, którzy nieustannie są w mediach publicznych czy prywatnych i zawsze ci sami, to ja z góry wiem, o czym oni będą mówić, jakie będzie ich stanowisko. Nigdy nie będzie to stanowisko w pełni prawdziwe. To będzie próba właśnie omijania prawdy, bardzo umiejętne omijanie prawdy. I słuchacze, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, przyjmują to za dobrą monetę. A jakie są techniki manipulacji u polityków? Nigdy nie mamiłam i nigdy nie używałam tego rodzaju technik, ale obserwując moich kolegów, którzy byli w grupach rządzących, widziałam, że jest to nie mówienie wszystkiego. Jest to specjalna mimika głosu, jest to specjalna gestykulacja, jest to specjalny uśmiech, jest instrukcja, która mówi, czego ja mogę, a czego nie mogę powiedzieć. I niestety na to jest nabierana grupa słuchaczy. Ufa pani politykom? Nie. 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 Nie za bardzo. Nie. Przekłamują społeczeństwo, że po prostu nie mówią prawdy, tylko chcą, żeby sobie poprawić notowania. Coraz więcej zakazów, coraz więcej mandatów, coraz więcej policji, a coraz mniej pieniędzy w rządzie. Ostatnio niewiele się interesuje polityką właśnie z powodu tego, co myślę. Manipulują całym narodem. Wszystko jest oparte na psychologii. Oni używają odpowiednich słów i tego typu rzeczy, żeby przekazać ludziom to, żeby robili to, co oni chcą. Obiecują te cacanki, a później nic nie jest realizowane. A proszę powiedzieć, czy właśnie polskie społeczeństwo w ogóle jest doinformowane albo wie, w jaki sposób zostaje się właśnie politykiem, skoro mówimy o manipulacjach politycznych? No społeczeństwo, po pierwsze, polityk jest bardzo źle odbierany społecznie. Na skutek właśnie dysfunkcji i patologii, którą się również zajmuje. Wszystkie badania CBOS-u mówią, że kiedyś polityk, który cieszył się zaufaniem, a szczególnie na przykład polityk profesor, powinien się cieszyć zaufaniem. Ludzie nie powinni zachowywać się niegodnie. Tak sobie też myślałam wiele razy, ale ludzie nie wiedzą, bo na skutek tego, że prowadzi się akcję medialną, media są czwartą władzą i to bardzo poważną i bardzo silną, to odbiorca nie wie i odbiorca jest manipulowany i nawet politykowi, który nie zasługuje na to być politykiem, przedstawiany jest jako
mąż zaufania. Proszę pana, jest pan autorem książki Jak politycy nami manipulują. Czym jest ta książka? Książka, celem książki jest uświadomienie polskiego społeczeństwa o nadchodzących i do pewnego stopnia już stosowanych na szeroką skalę technik manipulacji. Tych technik jest cały arsenał. Uświadomienie społeczeństwa na ten temat z pewnością przyniesie poprawę jakości demokracji w kraju, gdyż społeczeństwo, które wie, w jaki sposób jest manipulowane, jest w stanie bronić się przed tą manipulacją. Proszę pana, czy ufa pan politykom? Zależy jakim, niektóry da. Nie bardzo. Nie. Politykom nie. A ja się akurat do polityki nie angażuję, nie interesuję. Mało widzę, który by mi się podobał. Niedługo się zbliżają wybory. No, łatwo po prostu wiedzieć, o co teraz chodzi, tak? O to, jakie twarze będą w przyszłości zasiadać na stołkach po prostu w Sejmie. Po prostu manipulują, no. Obiecują różne rzeczy, a co innego wychodzi. O politykach myślę tyle, że powinno ich w ogóle nie być. W swojej książce pan opowiada o mówcy polityku, który jest właśnie taką charyzmatyczną osobą. Proszę powiedzieć, co to znaczy? Jednym z takich charyzmatycznych liderów był Ronald Reagan. I na przykład w 1984 roku, kiedy zadano mu bardzo niewygodne pytanie, czy poradzi sobie z prezydenturą, ponieważ on był już w podeszłym wieku, Ronald Reagan odpowiedział: I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Była to ewidentna manipulacja, oczywiście ze szczyptą humoru, jak na Ronalda Reagana przystało, on był znany z tego. Możliwe, że użył też metody grupowej i metody klakiera. Metoda grupowa polega na zapewnieniu sobie przyjaznej widowni, natomiast metoda klakiera, powiązana z tą pierwszą, polega na tym, że widownia w odpowiedni sposób reaguje na to, co mówimy. Przemówienie w Denver, w Colorado, Barack Obama stoi na stadionie. Są dziesiątki tysięcy jego zwolenników, setki reflektorów, wszyscy zwolennicy, wszyscy, stadion jest wypełniony tymi jego zwolennikami. Każdy z nich trzyma flagietkę USA. Wygląda to wszystko tak, jak na koncercie legendarnej gwiazdy rocka. Wszystko w tym celu, te światła, reflektory, flagietki, emocje. Wszystko jest w tym celu, żeby Barack Obama stał się jak najciekawszy, żeby to wszystko, cała synchronizacja tła, kolorystyki, wszystkich najdrobniejszych elementów jest właśnie skupiona na tej jednej osobie. A czy politycy manipulują społeczeństwem? Na pewno. Na tym polega polityka. Nieprawdę mówią, aby wyjść jak najlepiej w stosunku do swojej organizacji czy partii, jak należy. Kłamią. Wszystko tak do siebie, a my za wszystko musimy płacić. Obiecują coś, a później tego nie spełniają. Myślę, że politycy nie manipulują społeczeństwem. Myślę, że starają się przedstawić swoje idee i swój punkt jakby oceny, nie wiem, polityki, świata gospodarki. Obiecują, obiecują, a z tego nic nie wychodzi. Proszę pana, czy polscy politycy umieją stosować te same techniki manipulacji, co nasi przyjaciele za granicą? Jeśli przyjrzymy się debatom, poważnym debatom politycznym, zauważymy, że nawet
że nawet merytorycznie poważny temat potrafi być sprowadzony do prostej, prymitywnej żonglerki słowem. Czytelnicy wywiadu, bądź też widzowie, w momencie, kiedy debata jest prowadzona na żywo, no nie wyciągną z takiej debaty nic wartościowego, dlatego że politycy w taki sposób manipulują, żeby po prostu nie odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie. Proszę pana, czy można być dobrym, skutecznym politykiem, nie używając manipulacji politycznej? Można być dobrym i skutecznym politykiem, natomiast na pewno będzie ciężko osiągnąć sam szczyt władzy. W następnym odcinku tatuaże. Zapraszam do oglądania.